witam Was bardzo serdecznie 10 października w niedzielę. Dzisiaj jest zakończenie sezonu z Turbo Pomocą 2021 w Osiek na Molo. Ja jestem Borek V12, idę zatankować, a Was zapraszam na intro i widzimy się na miejscu. No i jesteśmy na miejscu, jak możecie zobaczyć, to jest dokładnie te Molo, cała ta restauracja, ten tutaj taki resort, można to tak nazwać. No więc tak, żeby nie przedłużać, no po prostu przejdę się, zobaczę co stoi, nagram to co przyjedzie, no i się do Was odezwę. Kto mi zaglądał na węgiel? Mm-hmm.
wygląda mniej więcej na chwilę obecną. Muszę wam powiedzieć, że bardzo fajne miejsce, bo nigdy tu nie byłem. A też szkoda, żałuję, że nie byłem tu na pierwszej edycji, ponieważ z tego co ogarniam, to właśnie pierwsza edycja Turu Pomocy miała miejsce w tym miejscu, jeżeli ma to jakikolwiek sens moje słowa. Tak więc nic, poczekam, zobaczę co przyjedzie jeszcze, później będą licytacje i będziemy nagrywać na pewno wyjazd. Tak przy okazji to jest taki duży parking, gdzie jest tak jakby miejsce przeznaczone dla wszystkich gości i odwiedzających. No i nie spodziewałbym się, a jednak proszę, coś ciekawego, zawsze to jakieś M4 i TTRS.
911. Pamiętajcie, że to będzie jedna z kolejnych ciekawszych licytacji w przygotowaniu wyjątkowe. No co, zaczynamy już? Najważniejsze. I zaczynamy. Tradycyjnie jest stówka. Podaję stówkę. Jest stówka. Czy będzie 200? Myślę, że będzie na pewno. Tylko od kogo? Jest 200. Czy będzie 300? Spoglądam do tego, przebijam do 300. Zobaczyć, tak właśnie wyglądał wyjazd. Ja się cieszę, że mogę w tym uczestniczyć. Myślę, że się podobało. Dziękuję tym, którzy wytrwali do końca. Jak możecie zobaczyć, w mojej kichawie jest czerwona, tak więc
nie od chlania, nie od picia, bo trzeba jeszcze wrócić do domu, ale od zimna, bo jest chłodno. Mimo to, tak jak mówię, event bardzo fajny, bardzo udany i myślę, że no tak można kończyć sezon. Dzięki za uwagę, trzymajcie się, cześć!